Cześć, Marek z tej strony, z bezpan.pl. Już prawie wszystkie rośliny zjechały, zostały jeszcze wielkie juki roztraty. Chciałem Wam pokazać, jak to na razie wygląda, jakie są fajne. Wiem, że nie lubicie długich filmów, to będzie bardzo szybki bieg dookoła. To zaczynamy od początku. Dwie Waszyngtonie, jedna jest z pniem metrowym, druga z takim mniejszym, 80-centymetrowym gdzieś, w bardzo dobrej cenie. Juka roztrata, małe karłatki, jubę małe, jubę duże, Waszyngtonie duże, 3-metrowe. Tutaj mamy trachy karpusy, które zasłaniają mi okno nawet w kuchni, że zaczynam nic nie widzieć. O matko, ale tego się narobiło. Tutaj wielkie, olbrzymie. Tutaj mamy drzewa oliwne. Tak, jak w Jerozolimie. Tutaj wielkie, piękne, zielone trachy karpusy, olbrzymie pnie. Biegniemy szybko dalej, żeby nie przedłużać. A tak, zjechały się cykasy. Piękne, piękne, cudowne cykasy. Eleganckie. Tu mamy kolejne trachy karpusy, karłatki. Tu mam znowu wielkie trachy karpusy. Jeszcze nie zdążyłem wszystkich odpakować, bo po prostu jest ich za dużo, a czasu jest za mało i ciężko to wszystko ogarnąć. I z tej strony duże trachy karpusy. Te już widzieliście. O, olbrzymy sobie rosną. Są małe karłatki, są małe trachy karpusy. Wszystko jest tak, jak powinno być. O, jest gdzie zadzierać kamerkę. Tak to wygląda. Jeszcze zjadą się juki, jutro prawdopodobnie. No a u mnie jak to u mnie. Tutaj jest bez zmian. Rośnie sobie jubea, trachy karpusy. I nie zabieram więcej czasu. Już chyba nie będzie może żadnego filmu, chyba że jak juki przyjadą, to od razu Wam życzę wszystkim wesołych świąt i wszystkiego dobrego. Jak ktoś coś chce kupić, zapraszam do bezpan.pl. Można sobie wybrać, pooglądać, przebrać, póki jeszcze są niepowysyłane do klientów. Także zapraszam serdecznie. Naprawdę jest póki co w czym wybierać. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć.